Od 3 lat jestem zakażony. Wiele przez ten czas się wydarzyło. Przeżyłem załamanie nerwowe, depresję. Tułałem się po różnych miejscach i nauczyłem się żyć z tą chorobą. Obecnie mieszkam w ośrodku dla osób uzależnionych. Do domu nie wróciłem i chyba nie wrócę. Moi rodzice nie potrafią zaakceptować tego, że mają syna chorego na AIDS. Że to właśnie ich syn. Co prawda 1,5 roku temu odezwali się do mnie, ale zbyt wiele się wydarzyło w tym czasie, bym mógł do nich wrócić. W ośrodku poznałem ludzi takich jak ja. To oni pomogli mi w najtrudniejszym okresie. Monia niedługo po naszej rozmowie popełniła samobójstwo. Bała się powiedzieć o tym mamie. Bała się bólu. Bała się cierpienia i samotności. Samotności, która chyba najbardziej dokucza. Bo choć niemożliwe jest zakażenie przez podanie ręki, ludzie się nas boją. Narkotyków już nie biorę. O paleniu nie ma mowy. Ale taka jest cena życia.